Witam Państwa w Energy Gaz Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej BRC w Toyocie Avensis z dwulitrowym silnikiem o mocy 152 koni. Auto jest świeżutkie, bo jest z 2017 roku. Dzisiaj zamontowaliśmy tu instalację BRC SEPEN32 z podłączeniem do systemu OBD. Pokażę teraz poszczególne podzespoły. Zaczniemy od elektroniki sterującej, która znajduje się w tym miejscu. Po drugiej stronie na kielichu mamy reduktor. Tu mamy filtr fazy ciekłej, tu mamy filtr fazy lotnej, a cała listwa wtryskowa została umocowana pod osłoną silnika. Przejdziemy teraz do wnętrza pojazdu, gdzie pokażę, gdzie został zamontowany przełącznik gaz-benzyna. Przełącznik gaz-benzyna osiadł tutaj sobie elegancko po lewej stronie kierownicy. Przejdziemy teraz do wlewu paliwa i do bagażnika. Wlew paliwa został zamocowany pod klapką, obok wlewu do tankowania benzyny. Tankujemy za pomocą przejściówki do wkładki adaptera. W aucie został zamontowany 55-litrowy zbiornik, z czego używalnego gazu będziemy mieli 44 litry. Zbiornik pięknie usiadł sobie w miejsce koła zapasowego. Tutaj jest jeszcze taki segregatorek. O, mamy zbiornik. Oczywiście nic nie podnosi podłogi, wszystko jest tak jak było seryjnie. Auto spala około 10 litrów benzyny, gazu będzie palić 11 litrów. Koszt przejechania 1000 na benzynie jest to 520 zł, koszt przejechania 1000 na gazie jest to 240 zł. Także na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy 280 zł. To jest dość dużo. Auto na pełnym zbiorniku potrafi zrobić około 400 km. Oczywiście wszystkie te dane są podane jakby spalanie jest z trasy, więc z miasta, przepraszam, więc w trasie to może się sporo zmienić. Koszt takiej instalacji w Energy Gaz Polska jest to 2900 zł i w tym przypadku zwraca się po przejechaniu około 10 300 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.